czy on się do mnie odezwie? Takie jest pytanie do dzisiejszej wróżby z kart Lenormand. I zobaczmy, co przekażą nam karty. Witam wszystkich serdecznie na kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję, że Państwo oglądają ten kanał. Bardzo się cieszę. Są tutaj widzowie męsko-damscy, także nawet mężczyźni są tutaj na moim kanale. Dziękuję, że Państwo lajkują, komentują, subskrybują mój kanał. Bardzo proszę o więcej subskrypcji i więcej propozycji tematów. Zaczynamy. Czytanie jest dla kobiet, mężczyzn, czy on, ona się do mnie odezwie. Więc mamy dzisiaj trzy grupy. Pierwsza grupa, aniołek anetystowy, fioletowy. Druga grupa, aniołek biały. Trzecia grupa, również aniołek, taki przeźroczysty, czyli pierwsza, fioletowy aniołek, druga, biały aniołek i trzecia grupa, przeźroczysty aniołek. Dobrze, zaczynamy, kochani Państwo, od grupy pierwszej. Czy on się do mnie odezwie w jakiejkolwiek formie, prawda? Czy w formie SMS-u, telefonu, Messengera, WhatsAppu? Ok, mamy tutaj już pierwszą kartę gwiazdy, czyli na pewno będzie to spełnienie marzeń. Karta gwiazdy jest bardzo pozytywną gwiazdą, pozytywną kartą, przepraszam, która mówi o tym, że nasze marzenia będą spełnione. Także na pewno odpowiedź jest tak, on się odezwie. Czyli tutaj już jest pozytywna bardzo karta dla pań. Panów. I karta mówi też o wyklarowaniu się tutaj Waszych spraw, czyli jeśli on się odezwie, będziecie chcieli ze sobą porozmawiać i wytłumaczyć wszystkie problemy, które doprowadziły do jakiejś tutaj pauzy w Waszym związku, jakiegoś kryzysu. Też chodzi tutaj o Wasze oczekiwania i życzenia, byście o tym porozmawiali i wyklarowali to wszystko pomiędzy sobą. Wyjaśnili to wszystko, co pomiędzy Was stanęło lub co stworzyło jakieś blokady lub problemy. To jest duża karta szczęścia i mówi o tym, że wszystko będzie dobrze. Że jest jakieś Boże opatrznictwo. I mówi także o spiritualitet, czyli spiritualitet, spiritualności na polskie, tak? Czyli no właśnie, by tutaj prosić, manifestować, afirmować, prosić, nie wiem, wszechświat, czy anioła, archanioła, anioła stróża, czy może jakąś Bożą opatrzność o pomoc. I wtedy właśnie wszechświat wszystko tutaj już poustawia i załatwi. Więc ta spiritualność, prawda, właśnie która tutaj jest w tej karcie też zawarta, jest bardzo ważna. Dlatego szukają panie i panowie tutaj odpowiedzi na swoje pytania właśnie w
kartach, prawda? Ponieważ no, są tu różne takie energie, które tutaj nam pomogą zrozumieć właśnie te sprawy w związku. Dobrze, czyli tutaj ta karta też mówi, w jakim czasie mógłby się on odezwać. Będzie to raczej wieczór lub noc. Przypuśćmy, wyśle wiadomość lub zadzwoni, czy napisze coś wieczorem, wieczorową porą i nocą, ponieważ na to wskazuje tutaj ciemne niebo, wieczorowa pora, oczywiście gwiazdy są na niebie, o późniejszych godzinach wieczorowych i nocnych. Także właśnie w tym czasie spodziewajcie się jakiejś wiadomości. Następne karty mówią w grupie pierwszej o tym, że chciałby tutaj partner harmonii i tego, by otworzył właśnie się jakiś kontakt z panią czy z panem, tak, który pyta, proszę sobie odwrócić tutaj płci, to nie jest ważne, tylko jest symbol właśnie, że osoba pytająca, która zadaje to pytanie, kiedy on do mnie zadzwoni, to po prostu ten partner właśnie na pewno chce otworzyć tutaj możliwości kontaktu i chce właśnie tej harmonijnych rozmów, związku, kontaktu. Także na pewno odpowiedź dla pierwszej grupy jest tak. Dobrze, zobaczmy teraz grupę drugą. Dziękuję grupie pierwszej. Grupa druga to jest aniołek biały. I zobaczmy, co pokażą nam karty. To jest też Lenormand seria, tylko inne wydanie, właśnie takie błyszczące. O, mamy tutaj na pierwszej już karcie Lenormand pierścionek, pierścionek zaręczynowy, który mówi o związku. Czyli na pewno chce partner związku z Wami. Pragnie odnowienia tego związku. Więc odpowiedź jest tak. Myśli, chce związku i tęskni, więc na pewno zadzwoni. Zobaczmy jednak, co powiedzą inne karty. Tak, oczywiście, czyli odpowiedź znów pozytywna. Dzisiaj chyba same dobre wibracje przy nowiu księżyca, więc pragnie partner szczęścia. Pragnie właśnie, by los, tak, czy wszechświat przyniósł tutaj nowe możliwości kontaktu, bo otworzyły się tutaj nowe, alternatywne jakieś no, pomysły na odnowieniu kontaktu z panią, czy z panem, właśnie osoby, z osobą pytającą. Czyli szczęście i bociany przynoszą zawsze dobre nowiny, czyli są tutaj symbolem wspaniałych, dobrych przemian i otworzeniu się nowych tutaj kontaktów i możliwości. Więc tak, dla grupy drugiej odpowiedź jednoznacznie tak, zadzwoni i będziecie mieli kontakt. Czyli już dwa razy mamy dla grupy pierwszej i drugiej tak. Zobaczmy, kochani, co pokażą nam karty dla grupy trzeciej. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam grupę trzecią z tym przeźroczystym, pięknym aniołkiem. Być może zobaczmy jeszcze tutaj, przykryjmy te i zobaczmy tylko tą główną kartę. Główna karta jest to karta drzewa i symbol stabilności, transformacji, uleczenia siebie, swoich być może jakichś zranionych emocji, blokad. Czyli tutaj jest tak jakby partner, który potrzebuje jeszcze czasu, by się ustabilizować, właśnie wzmocnić, uleczyć, prawda, swoje jakieś tutaj, no nie wiem, zranienia, być może jesteście po kłótni, czy no nie wiem, ktoś kogoś może obraził lub być może partner ma po prostu blokady, ponieważ ma złe doświadczenia i potrzebuje takiego czasu właśnie na tą transformację, na przemianę pozytywną. Tutaj ta
Tęcza jest symbolem takich przemian pozytywnych, uleczania swojego wnętrza. Widzą Państwo tutaj, prawda? Czyli ta osobowość partnera, który ma tutaj zadzwonić, musi być najpierw ustabilizowana, musi po prostu doprowadzić do siebie samego, prawda, swoje emocje do takiej stabilnej formy. I wtedy, jeśli będzie czuł się właśnie na siłach, to na pewno tutaj przetransformowany, powiedzmy, wzmocniony będzie szukał kontaktu, ponieważ drzewo jest tutaj kartą właśnie stabilności i przemian, tak? Jest też kartą pozytywną, więc być może wymagałyście czegoś, by partner przemyślał, zmienił się, oczekujecie jakichś zmian, być może postawiłyście jakieś granice, być może wymagacie czegoś od partnera, by po prostu nie popełniał ciągle tych samych błędów lub być może było jakieś konkretne między Wami tutaj jakieś problemy, które stały na, prawda, były przeszkodą w tym związku. I właśnie tutaj jest jakaś pozytywna transformacja, czyli jest tutaj partner, czy właśnie partnerka, która się oddaliła na chwilkę może od Was w takim procesie, prawda, przemiany, przemyśleń. Także na pewno po tym procesie, który jest niezbędny, przyjdzie mocniejszy, zdrowszy, stabilniejszy z powrotem, prawda? Zobaczmy jednak inne karty. Tak, czyli jest tutaj ten mężczyzna, tak, na którego czekacie, by zadzwonił. Jest ta osoba, pokazał się tutaj sam, prawda? I chce na pewno zostać w grze, czyli spróbować tego ryzyka, pójść na to ryzyko jeszcze raz i zagrać jeszcze raz w to, prawda, tak jakby zaryzykować, powiedzmy, prawda, i jeszcze raz spróbować i odbudować do Was tutaj kontakty, pomimo to, że są to mosty niebezpieczne. I on wie, że może w każdym momencie spaść znowu, przypuśćmy, popełnić jakiś błąd, ale chce zaryzykować i zostać w tej grze, jeszcze raz spróbować, prawda? To jakby tutaj była taka ryzykowna gra, być może boryka się po jakimś tutaj, nie wiem, kryzysie między Wami, być może jest zraniony, nie wiem, potrzebuje czasu, ale chce zaryzykować i chce z Wami odnowić kontakty. Tutaj te mosty niebezpieczne, ale mają Was połączyć, prawda? Czyli po jednej stronie jesteście Wy czekające na ten kontakt i po drugiej stronie jest on, który właśnie już transformuje się, chce być silniejszy, stabilniejszy i chce właśnie przejść przez ten most, by Was spotkać. Więc tutaj metaforycznie mówiąc, właśnie obrazowo tutaj z tych kart, ale chodzi o to, że na pewno będzie chciał tego kontaktu. Jednakże w grupie trzeciej nie ukrywam, że potrzeba jeszcze czasu, by partner po prostu poczuł się sam na siłach, tak? I po tej transformacji dopiero sam zdecydował o swoim czasie, kiedy jest gotowy na to, by przejść, by podjąć to ryzyko i przejść tutaj właśnie do Was po tej takiej niebezpiecznej, prawda, tutaj drodze na tym moście. Więc odrodzenie kontaktu jednakże na pewno będzie, tylko musicie być cierpliwi, stabilni również i musicie po prostu troszkę przeczekać. Nie będzie to być może od razu, ale partner potrzebuje tego czasu, ale na pewno będzie tutaj z Wami próbował się połączyć i szukać jakiś tutaj dróg do Was. Także piękne trzy rozwiązania dla trzech grup. W każdym wypadku tutaj jest chęć tego kontaktu i partner zadzwoni do Was, więc proszę się uzbroić w cierpliwość, czekać. I ja wszystkim moim widzom życzę, by rzeczywiście tak się zadziało,
i byście odnowili z partnerem kontakt, jeśli tego naprawdę pragniecie. Niech się dzieje i do usłyszenia. Proszę lajkować, subskrybować, komentować. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już wkrótce.